Cześć wszystkim, z tej strony Agata Różycka i Kamil Szeptycki. Witamy Was i zapraszamy do wspaniałej gry zabawy Prawda? Fałsz. Fałsz. Bardzo dużo razem improwizowaliśmy. Dużo było improwizacji, bardzo dużo. Nie wiem, ile z tego będzie wzięte do filmu. Nie wiem, nie widziałam jeszcze filmu, ale myślę, że były tak dobre te improwizacje. Jeszcze ja bardzo Ci dziękuję za te improwizacje. To były dobre improwizacje. Tak, niektóre tak. Ja uważam, że wszystkie. Wszystkie improwizacje, tak? Improwizacja jest dobra. Tak, to jest bardzo dobre, bardzo otwierające na partnera i... Partnerkę. I partnerkę. Także prawda. Prawda. No ja mogę coś Kamilu powiedzieć, ale... Ja uważam, nie, że... Nie, nigdy się nie spóźniłam na plan. Ja się nie spóźniałem na plan, ponieważ nie schodziłem z planu. A ja się nie spóźniałam na plan, ponieważ musiałam być na planie 3 godziny wcześniej, żeby założyć taki brzuch ciążowy. Więc to długo trwało, więc musiałam zawsze być wcześniej. Więc fałsz, nie spóźnialiśmy się. Fałsz, zdecydowanie fałsz. Fałsz. Prawda. Zapomniałam. Zdecydowanie, zapomniałam. Parę razy zapomniałam. Ja nawet raz zapomniałem, że gram w tej scenie. Ale tak. To nie, chyba nie ale szybko mnie wyprowadzono z błędu. Ja zapominałam rzeczywiście i wstawiałam w te pauzy jakieś takie nowe słowa chyba, nowe kwestie jakieś. I teraz co powiem? No jestem bardzo ciekawa, co ty pokażesz. No ja też jestem ciekawa. Nie, ja tak, ale chyba na tych takich oldschoolowych komediach romantycznych. Ja też się przyznaję. Takich jestem. Z lat 90. To tak. To łezka w oku się zakręci. Nie raz. Pewnie bym tak. Musiał być robotem, żeby się wzruszyć na takim filmie romantycznym, gdzie oni się kochają, a nie mogą się zejść. Prawda, jak się spotkałam na planie z Kamilem Szeptyckim, to jest absolutnie bardziej doświadczonym aktorem, to tak. Nie. Ja tak, ja daję, że prawda, bo tak stresowałem się, ale z drugiej strony było szalenie fajne to, że starsi stażem aktorzy dawali nam takie poczucie bezpieczeństwa i tak nas przytulali duchowo. Tak, i nie tylko duchowo. I w sumie szybko to odeszło, nie? Ten stresik taki. Nie, raczej to był taki dobry stresik, raczej taka adrenalina, że spotykasz się z takimi nazwiskami. Napędzający. Tak, i napędzający, i dający taką dobrą energię do działania. Nigdy nie narzekam, czyli fałsz. Nigdy nie narzekam. Narzekam. Fałsz. Czasem narzekam. Zdarza mi się. Nawet na planie sobie nieraz ponarzekaliśmy, nie? No pewnie, ale tak to... a propos nie planu, tylko a propos w ogóle życia. A propos życia. Czasem dobrze jest ponarzekać, zrzucić z siebie te negatywne emocje i pójść dalej. Ale, tak, ale dobrze dobre, nam się razem czasem narzekało, i co? Tak takie szybkie narzekanko. Tak. I potem od razu na scenie. Uśmiechy. No. Non stop. Nigdy. Ja jestem czajnikiem i ja się non stop gotuję na scenie. To prawda. To prawda. Znaczy, ale ty fałsz. Za mnie? Ty nie, za... mówię, że prawda, że jesteś czajnikiem. Nigdy się nie zgotowałam, czyli fałsz. Fałsz, zdecydowanie. Gotowaliśmy się jak szaleni. Jest strasznie, żeśmy się gotowali. I najbardziej się gotowałam właśnie w takich najtrudniejszych scenach, takich poważnych. No, rzeczywiście. No, bardzo profesjonalnie. Tak. No, zdarza się to. No, to znaczy, że jestem może wesołą osobą. No. Oczywiście, prawda. Tak, prawda. Cudowna rodzina. Czarna owca, rodzina. Tak. Najlepsza, prawda? Najcudowniejsza rodzina. Tak? Ja nawet miałem urodziny na planie. Tak, tylko, Jezu, jakie to tylko pomarzyć o takiej rodzinie. Tak. Znaczy nie mówię, że ja mam słabą rodzinę, bo też mam super rodzinę. To była dobra rodzina. Ale to była taka dobra rodzina. Piątka. No. Nie tylko, ale... O dojrzewaniu tego to... Nieprawda. Uważam, że... Nie? Ja mówię, że prawda i że to jest opowieść o dojrzewaniu każdego. Oho! Tak, każdy chyba w tym filmie jakoś najdojrzalsza w tej stara całej się rodzinie, dojrzeć. Ale... Okay. I dojrzeć, co dojrzeć? Dojrzeć dorosłość. Dojrzeć po prostu. Dokładnie. Dojrzeć. Bardzo dobrze się czułam. Absolutnie. Bardzo prawda. Duża prawda. Tak. Taka prawda. Tak. O, taka prawda. Bardzo dobrze się czułam. No, taki... To był dobry czas. Nie wiem, ja miałam poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa i takiego właśnie utulania się wzajemnego. Nie, bardzo fajnie. To był dobry plan. To był dobry
to był naprawdę dobry nawet plan. Chciało się wstawać o tej trzeciej, czwartej nad ranem, potem żeby... drugą i trzecią część nagrali, co? No to jest jakiś pomysł. No to zależy, co kto lubi. Niektórzy wolą karierę, inni wolą miłość. Ja chyba wolę... Ja wolę chyba miłość. Co też. Też zależy też... Ja chyba nie chcę tak klasyfikować, jakby co jest nad. Jest bardzo ważne. Zależy też, co jakby pojmujemy jako rodzinę, tak? Bo dla niektórych to więzi takie krew z krwi, a dla niektórych po prostu gromada znajomych, tak? My jesteśmy pokoleniem Friendsów. No dokładnie, no to taka więc rodzina to... Rodzina jest szalenie ważna. Nie wiem, czy jest najważniejsza, ale zgadzamy się z tym. Ale jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Prawda.